Nazywam się Dariusz Suszek. Od 10 lat żyję razem z Bogiem. W inny zupełnie sposób. Jestem dzisiaj pastorem zboru, który prowadzę. I chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć historię, jak do tego doszło, że zmieniłem całkowicie swoje życie. Tym bardziej, że przed 10 laty jeszcze byłem księdzem katolickim. Otóż początki mojego powołania do życia z Bogiem są takie, że będąc w technikum zacząłem się zastanawiać nad życiem, nad tym, co mam dalej robić. I tak to wyszło, że w 5 klasie zmarł nasz kolega, miał wtedy 19 lat. I pamiętam, dla mnie to był taki bardzo duży wstrząs duchowy, dlatego że w tamtym czasie ja się w ogóle nie zastanawiałem nad śmiercią w wieku tak młodym. Młodzi ludzie po prostu na ten temat tak chyba nie myślą. I pewnego dnia przychodzę do klasy i okazuje się, że Arek zmarł w ciągu tygodnia. Jednego tygodnia go, w sobotę go zawieźli do szpitala, tydzień później był już pogrzeb. I to był taki bardzo duży wstrząs, który sprawił, że zacząłem w ogóle myśleć na temat Boga, na temat wiary, na temat tego, po co żyję. I to był taki moment, kiedy po raz pierwszy w orbitę moich zainteresowań weszła sprawa religii, powołania, być może bycia księdzem. Chociaż ja byłem w takiej wychowanej tradycyjnej rodzinie, gdzie po prostu niedziela się do kościoła chodziło, święta i tak dalej. Nie byłem jakimś tam szczególnym od początku takim małym księdzem, który wiadomo, że już rósł, że to już będzie ksiądz. Po prostu tak to było. Nawiązałem kontakt z zakonnikami, z takim klasztorem Ojców Sercanów w Koninie i tam byłem na takich rekolekcjach, raz, drugi. Później, kiedy już była decyzja, kiedy kończyła się szkoła średnia, to właśnie wybrałem sobie Wrocławskie Seminarium Teologiczne Katolickie jako miejsce moich studiów i tam po prostu pojechałem. Kiedy przekroczyłem drzwi wejściowe do seminarium, bardzo szybko sobie uświadomiłem, że podjąłem decyzję o bardzo dużych skutkach. Dla mojej rodziny, praktycznie rzecz biorąc, z dnia na dzień stałem się prawie księdzem. Tam, jak już przyjeżdżam na jakieś wolne czy coś, no to już tak wszyscy na paluszkach, bo przyjechał kleryk, on będzie księdzem, prawie że ksiądz. Od trzeciego roku, kiedy dostaliśmy sutanny, czułem się dobrze, kiedy mi mówili proszę księdza, no bo już chodziłem tak jak ksiądz. I trochę byłem taki rozczarowany, kiedy ktoś mi proszę pana, no jestem już prawie księdzem. Co więcej, jeżeli chodzi o seminarium, nas, tam młodych ludzi, kształtowano w taki sposób, że jesteśmy elitą, jesteśmy najlepsi, wybrani przez Boga z milionów ludzi na świecie, czy w Polsce, po prostu Bóg nas sobie wybrał, to jest wielka łaska, przywilej, zaszczyt być księdzem i tak to po prostu człowiek w tym rósł, w takim przekonaniu, że jest wyjątkowy, że jak ja coś powiem, to już coś powiem, że jak ja przyjadę, to już ja przyjadę, że też się w taki rosł, takiej duchowej pysze. Z tym, że jeżeli chodzi o seminarium, to był taki dla mnie taki dobry czas też szukania Boga, dlatego że ja chciałem służyć Bogu z serca, z przekonania, ale ponieważ początki mojego powołania były takie bardziej jakby z mojego pomysłu, czy z mojego poszukiwania, modliłem się usilnie o to, żeby Bóg potwierdził to, że mnie powołał On, a nie, że ja sam siebie. I przez pierwsze 4 lata, praktycznie rzecz biorąc, nie miałem takiej pewności powołania, że mam być księdzem. Cały czas się zmagałem z tym, czy to ja sam siebie powołałem, to był mój wybór, czy to jest jednak wola Boża, żeby być księdzem, a jeżeli tak, no to zmienia w ogóle postać rzeczy. I pamiętam, że to był taki dla mnie ważny problem, zasadniczy problem i dużo się o to modliłem, dużo o tym myślałem. I w końcu, nie mając takiej pewności w sercu, co Bóg chce ode mnie, podjąłem decyzję na 4. roku, że się po prostu wycofam z tego, bo nie miałem pewności, a być takim nie z przekonania to jest bez sensu. Dla mnie tak się wydawało to.
I pamiętam, że na dzień przed pójściem do rektora z prośbą o rezygnację z seminarium, miałem taką jeszcze jedną modlitwę, było takie nabożeństwo w kaplicy w seminaryjnej i tam modliłem się, mówię: Boże, pokaż mi, co ja mam robić, jaka jest moja droga. I pamiętam, że wtedy po raz pierwszy usłyszałem głos Ducha Świętego w swoim sercu, taki nakaz: weź Księgę Izajasza, 41 rozdział, wiersz 8, czytaj. Tylko tyle. Mimo że byłem na czwartym roku w seminarium, to nie wiedziałem dokładnie, co jest w tym miejscu w Biblii. I wychodząc do pokoju, mówię: dobrze, no zobaczę, co tam jest napisane. I kiedy do pokoju wszedłem, czytam od tego wiersza 8, 41:8. Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków cię powołałem, mówiąc: sługo moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą. Miałem odpowiedź po prostu podaną dosłownie o to, co się modliłem. Mówię jeszcze raz, nie wiedziałem dokładnie, co jest w tym miejscu. Nie miałem pojęcia. Także to była dla mnie taka Boża odpowiedź. I pamiętam, że wtedy byłem tak tym podekscytowany tą taką Bożą odpowiedzią, że całą noc w ogóle nie mogłem spać, bo spadł ze mnie kamień od 4 lat. Ja nie wiedziałem tak czy siak, a teraz przychodzi Boża odpowiedź i masz, jest to, właśnie jest to. Idąc później za Bogiem, to był początek, to było jakby otwarcie drzwi. Zobaczyłem rzeczy nowe, rzeczy następne, ale na tamten czas była to dla mnie odpowiedź i następne 2 lata w seminarium, bo tam się uczyła 6 lat, minęły praktycznie, wiesz, jak jeden dzień. Po prostu minęły szybciutko. Przyszedł Dzień Święceń Kapłańskich, taki bardzo wyjątkowy, ja bez jakichś tam większych oporów czy jakichś zastanowień wiedziałem, że poddam się temu obrządkowi, mimo tego, że nas wcześniej zachęcali jeszcze profesorowie: zastanówcie się, podejmijcie sytuację, tam decyzję dobrą i tak dalej. Przyszły święcenia, które generalnie, nie wiem, czy ja zbyt dużo oczekiwałem od tego wydarzenia, które tak bardzo na spokojnie przeżyłem, bez jakichś tam wzlotów czy jakichś tam uniesień duchowych. Po prostu zaczęło się nabożeństwo, które trwało tam chyba z 3 godziny wtedy. Były śpiewane pieśni, litanie i najpierw leżeliśmy tak twarzami przy ziemi podczas modlitwy, potem było podejście do biskupa, nałożenie rąk, przejście na drugą stronę ołtarza i już się księdzem jest. Także w moim przypadku, słyszałem różne tutaj takie świadectwa, w moim przypadku było to takie bardzo takie na zimno, tak bez jakichś większych emocji. Ale miałem satysfakcję, że celu dopiąłem, że teraz mogę Bogu służyć i pojechałem do swojej pierwszej parafii, do Kamiennej Góry i tam właśnie podjąłem pracę jako wikary i zaczęła się praca parafialna, ponieważ miałem wcześniej kontakt z Oazą, z takim ruchem Światło Życie. Dlatego tak od razu na wstępie zostałem przydzielony do prowadzenia tego ruchu. I też w tej parafii był bardzo taki silna grupa odnowy w Duchu Świętym. Bardzo silna, prężnie działająca, ludzie doświadczali nowego narodzenia. I ja zostałem też wydelegowany jako taki opiekun tej grupy. Mimo tego, że nie byłem ani ochrzczonym Duchem Świętym, ani nowonarodzony, ale moją rolą było to, żeby pilnować, żeby w tej grupie były też zwiastowane, przemówione nauki katolickie, typu kult maryjny, msza i tak dalej. Dlatego, że ta grupa była taka, tak na pograniczu, tacy mali heretycy, tak za mało tam mówili katolickich rzeczy. I teraz proboszcz chciał to w jakiś sposób kontrolować, no i moim zadaniem było właśnie tutaj dodawać te rzeczy, które oni pomijali świadomie czy nieświadomie i tak dalej, nie? Na parafii generalnie mieliśmy fajny bardzo układ z naszym proboszczem. Nie było tam jakichś sytuacji konfliktowych. To był starszy człowiek, taki bardzo ciepły,
na początku podejrzliwy, bo nie wiedział, jacy my będziemy, bo tam z kolegą ze studiów przyszliśmy razem, ale szybko się na pracę ułożyła dobrze, także tutaj nie było żadnych konfliktów, także moje odejście z kościoła później nie mogę wiązać z tym, że proboszcz był zły, czy coś takiego, że były konflikty. Absolutnie, to był dobry człowiek. Wierzę, że jest zbawiony. Też miał taki czas, kiedy był w ruchu Światło Życie, oddał życie Jezusowi. Mam nadzieję, że jest w niebie, ale no, mogę mieć nadzieję, nie mam takiej pewności. Także to był taki dosyć dobry czas. Z tym, że był jeden mankament tego, on był schorowanym człowiekiem i poprzez chorobę nie mógł dużo pracować. I na nas dwóch spadały wszystkie obowiązki, czy tam większość obowiązków w parafii, która miała 12 tysięcy ludzi. I bardzo szybko okazało się, że wskoczyłem w taki kierat. A więc rano msza, konfesjonał, później katechezy w szkole, ileś tam godzin, po południu pogrzeb, znowu msza, może jakieś spotkanie grupy czy coś. I bardzo szybko zobaczyłem, że wskoczyłem w taki pewien drill, taki pewien schemat. I tak naprawdę po roku czy po dwóch zobaczyłem, że jestem takim jakby już rutyniarzem. A więc odprawiam sobie obowiązki, ale gdzieś w tym nie było serca. Nie? I tutaj to był taki pierwszy symptom tego, że coś jest nie tak. Czyli miałem taką zwykłą pracę. Praca to praca, a moje życie osobiste to moje życie osobiste. A więc jak gdzieś czasem było gdzieś wyskoczyć do kolegów, czy do jakiegoś miasta, z kimś się spotkać, ze znajomymi, z przyjaciółmi, no to wiadomo, takie drugie życie bardzo prywatne, które jakoś tak oddzielałem od pracy. I tutaj niestety wielu księży, mimo tego, że mówi o powołaniu, ja też taki byłem, rozdziela te sprawy. Więc ksiądz to ołtarzem, a tutaj to już po prostu jakieś tam swoje życie. Z tym, że Bóg jakoś związał moje drogi z tą odnową w Duchu Świętym i siłą rzeczy musiałem być na tych nabożeństwach, na tych spotkaniach. I tam doświadczałem innego działania Boga niż za ołtarzem. Za ołtarzem to polega na tym, że ksiądz czyta z książek to, co ma przeczytać, pomodli się tak, jak ma napisane, no i kończy pracę i idzie. Natomiast na odnowie były te dość takie doświadczenia takiego innego działania Boga, to znaczy nie jakichś książkowych modlitw, były modlitwy o uzdrowienie. Widziałem świadectwo ludzi, którzy mieli problem z papierosami, Bóg ich uwolnił. Było też uzdrowienie z raka, jakaś tam rodzina się rozpadała. Dzięki temu, że się nawrócili do Jezusa, zeszli się razem. I to były sytuacje, którym ja po prostu, wiesz, nie mogłem zaprzeczyć. Ja to widziałem. Pamiętam, że było takie spotkanie odnowy w Duchu Świętym, gdzie wiem dokładnie, że Bóg przemówił do mnie przez proroctwo. Tam taka jakaś siostra czytała takie słowo z listu do Rzymian. I kiedy ona to czytała, ja po prostu, będąc z urzędu na tym spotkaniu, wtedy bardzo mocno mnie dotknął Duch Święty i ja wiedziałem, że ona to czyta, że to jest słowo do mnie, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, że Bóg dokładnie wie, co się dzieje. I w liście do Rzymian taki jest fragment. Może go odczytam. To jest drugi rozdział od 17 wiersza. I jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mającego w zakonie ucielesienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się bałwochwalstwa, który się chlubisz zakonem przez przekraczanie zakonu, bezcześcisz Boga, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. I to było takie słowo, które pokazało mi, że faktycznie ja wcale nie jestem lepszy od tych ludzi. Że to po prostu mam takie tylko przeświadczenie, że jestem aż księdzem, a oni są tylko ludźmi. Pamiętam, jak był taki czas, zaraz po święceniach, pojechałem pierwszy raz
z Panem Jezusem, jak to się mówi, z komunią do szpitala. I oczywiście do szpitala pojechał ksiądz, a więc nie byle kto. I podjechałem pod szpital i tam były takie koperty zakreślone tylko dla karetek. Jakoś nie kapnąłem się to dla karetek, no i tam stanąłem na takiej kopercie, no i poszedłem tam do chorych, pochodziłem tam po chorych, poznosiłem komunię, przychodzę do samochodu, a tam portier stoi. Mówi, proszę księdza, ale tu nie wolno parkować. I ja wtedy tak się oburzyłem, jak to nie wolno parkować? Mi nie wolno parkować? Przecież ja tu pracuję, ja tu przyjechałem z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, a tu taki portier ma czelność mi zwrócić uwagę. I kiedy to było słowo, takie sytuacje mi się przypomniały i różne inne, jak bardzo człowiek jest w grzechu, jak jest taki pysze, jakie mam mniemanie o sobie, normalnie szok. I to był taki pierwszy, taka sytuacja, która jakoś tak wstrząsnęła, ale często jest tak, że człowiek jest na nabożeństwie, na spotkaniu, coś słucha, coś go porusza, potem się oczepie i sobie żyje dalej. I to był taki moment. Później dwa razy była taka sytuacja, że ta grupa, którą prowadziłem, czy tam, której był opiekunem, rozpadła się. I zaczęło się od tego, że ludzie zaczęli przychodzić i pytać, proszę księdza, a gdzie w Biblii pisze o tym? O czyśćcu, o kulcie świętych, o Marii, że mam się do niej modlić, o mszy. No i ja byłem konfrontowany. Mówię, słuchajcie, Biblia może o tym tak dokładnie nie mówi, ale tradycja Kościoła mówi od początku, że tak było. Jesteśmy katolikami, się musimy tego trzymać, co nie? No ale mówi, proszę księdza, ale Słowo Boże jest ważniejsze niż tradycja. Gdzie to jest? I te pytania były tak prowokujące, że musiałem też znaleźć odpowiedź w Biblii, żeby móc z nim dyskutować, żeby mieć argumenty biblijne takie, które do nich mogą trafić, a nie typu ja jestem ksiądz, mam rację, a wy nie, to macie mnie słuchać. To autorytet z tego jakby wychodzi. I zacząłem właśnie wtedy Pismo Święte czytać pod tym kątem, a więc szukać argumentów na ich pytania. No ciężko było je znaleźć, albo nawet wcale ich nie można znaleźć. I kiedy tak się właśnie pytali, to za jakiś czas wiadomo było, że te młode osoby, które się o to pytały, są za mostem. To znaczy w Kamiennej Górze za mostem był zbór. I jak już ktoś się nawracał do zielonych, do zielonkowców, to się mówiło, że jest za mostem, co nie tam, w tym zborze za mostem. No i tak było. Tam ludzie trochę odchodzili do tego zboru, ale liderzy tej grupy gdzieś bardzo do przodu poszli w takim duchowym poznaniu i pewnego dnia przyszli i powiedzieli mi, że oni po prostu wychodzą z kościoła. Ja mówię, gdzie? Dla mnie, wychowanego w seminarium, w nauczaniu katolickim, nie było innego kościoła, tylko ten katolicki kościół. Nas od początku uczyli, że Pan Jezus założył kościół katolicki, papież był od początku i teraz to jest ta pełnia i całość. Ja mówię, gdzie wy idziecie? Gdzie? Ja nie wiem. Tu jest pełnia, tu jest wszystko i wy teraz mówicie, że się znaleźli prawdę. Jaką prawdę? Wy się odłączacie, a nie jesteście w całości. No, ale te argumenty do nich nie trafiały. Było takie spotkanie odnowy. Było tam gdzieś chyba z 80 osób. I była taka rozprawa między nami, duchownymi, a nimi, w obecności tych wszystkich. Na te argumenty biblijne niewiele mogliśmy powiedzieć, tylko używaliśmy argumentów z tradycji, z nauczania Kościoła, z papieskiego nauczania. Skutek był tego taki, że powiedziano nam, że oni z Kościoła wychodzą. No i wyszli. Także zostało na tej salce może z 5 osób z tej odnowy, która została przy kościele, a reszta poszła sobie, założyła taki własny kościół, własny zbór. No i już. Miałem takie uczucie porażki, szoku, ale to sprawiło, że we mnie były już pewne wątpliwości. Dlaczego takie decyzje? Dzisiaj wiem, że to wynika z poznawania Bożego Słowa, że Bóg daje światło człowiekowi, pokazuje mu pewne rzeczy, ale dochodzi do momentu, gdzie człowiek musi wybrać, czy dalej będzie słuchał Boga, czy ludzi. Dlatego też ja wierzę w to, że odnowy w Duchu Świętym, w Kościele Katolickim są takim Bożym narzędziem do zdobywania ludzi dla Jezusa, ale każda z nich dojdzie prędzej czy później do pewnego momentu, że będą musieli wybrać. Czy wierność Bożemu Słowu, tak jak ono mówi,
czy kompromis z nauczaniem tradycji katolickiej. I teraz te odnowy, które idą na kompromis, one po prostu umierają. Tak jak mówiłeś, kończą różańcem, objawieniami jakimiś maryjnymi, a więc rzeczami, które są sprzeczne z duchem Biblii, w ogóle z Bożym objawieniem. I też się nie rozwijają. Natomiast te, które podejmują krok wiary i wychodzą z Kościoła, te się rozwijają. Tak, mamy Kościół Kanaan we Wrocławiu, Miecz Ducha w Kaliszu, w Kuźni Raciborskiej taka jest wspólnota duża, która... To jest normalna droga. Po prostu Słowo Boże, tak jak mówisz do Hebrajczyków, ma taką moc, że ono rozsądza. Szpik od kości, ciało rozdziela aż do szpiku, czyli całkowicie nie da się pójść tu i tu. Ale wtedy ja tego jeszcze tak dokładnie nie wiedziałem, nawet tak nie wierzyłem, ale ta sytuacja po prostu zaczęła mnie dotykać. Odnowa dosyć szybko się obudowała, przyszli nowi ludzie, ale była podobna droga, znowuż pytania o Pismo Święte i tak dalej, o to, czym ono jest. I w pewnym momencie ja zacząłem już pragnąć odpowiedzi, co jest. Patrzyłem na swoje życie, na to, że mimo tego, że jestem księdzem, to grzeszę. Mimo tego, że innych spowiadam, sam potrzebuję spowiedzi i sam potrzebuję rozgrzeszenia, czy wolności od grzechu. Mimo to, że jestem księdzem, po prostu jestem rutyniarzem, który robi swoje rzeczy. I kiedy sobie przypomniałem moje ideały, czy moje marzenia sprzed seminarium, to ja tego nie chciałem. Ja chciałem po prostu od początku jakoś Boga doświadczać tak osobiście. Dostałem zamiast relacji z Bogiem, wszedłem po prostu w religię, więc jakieś takie świadczenie usług. A więc sakramenty, takie tam rzeczy. To po prostu nie dawało mi życia. Żadnego życia. A najgorsze było to, że większość myślała, że jak już ktoś jest księdzem, to już taki jest u Pana Boga trzyma za nogi. Ja więc taki już najświętszy. Okazuje się, że tak nie jest. No wiem, bo byłem. Także takie dylematy zaczęły się we mnie rodzić. I pamiętam, że w 1994 roku podjąłem taką decyzję, że muszę odnaleźć na nowo swoje powołanie. To znaczy... Muszę mieć pewność po tych doświadczeniach z tą odnową, po tych odejściach z Kościoła, muszę mieć pewność, że ja jestem w Bożym Kościele, że po prostu, że jestem tak, jak wierzę, że jestem, że to jest prawdziwy Kościół Jezusa i że ja pełnię Jego wolę. Dlatego też zacząłem czytać Biblię pod tym kątem, nie? Tego, co robię jako ksiądz i teraz, czy to jest tutaj, w Biblii. Zacząłem czytać Biblię, zacząłem sobie wypisywać takie fakty, zacząłem czytać jeszcze raz pewne książki katolickie, dogmatyczne na ten temat i też protestanckie. Zacząłem szukać. Zacząłem szukać bardzo intensywnie. Trwało to około roku i wnioski były coraz bardziej dla mnie szokujące, bo coraz więcej znajdowałem rzeczy, które się po prostu nie zgadzają. Że wiele moich praktyk jako księdza, te, o których ja mówię, których nauczam, po prostu nie są w Piśmie Świętym. Cały kult maryjny, wszystkie te koronki, jakieś tam cuda, no czyściec, ojejku, to wszystko tak zaczęło mnie dotykać. Zacząłem odkrywać też na nowo, znowu się o tym uczyliśmy na historii Kościoła, że pewne praktyki i nauki powstały dopiero w średniowieczu, a potem się mówi, że od początku tak było. Tam jest takie przekłamania. I to tak zaczęło jakby się nawarstwiać. Takie pisemko powstało, takie kilkanaście stron takich wypisków. Potem to skserowałem i też dodałem na odnowie. To potem chodziła taka po Kamiennej Górze informacja, że ja napisałem list pożegnalny. Chociaż to nie był żaden list pożegnalny, tylko pewne informacje. Te, które odkryłem. I pierwszy moment, który wybił mnie z rytmu, wybił mnie z pewności, że mam być księdzem, to było we wrześniu albo w październiku 1994 przed mszą wieczorną. Jeszcze byłem wtedy w pokoju, czytałem sobie Biblię przed tą mszą i akurat czytałem list do Hebrajczyków. I czytając ten list do Hebrajczyków, to było tak gdzieś 20 minut przed mszą, doznałem olśnienia. Przyszło światło do mojego serca.
i coś, co wybiło mnie tak z takiego pokoju, że zacząłem intensywniej szukać. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, mówi na temat ofiary Chrystusa i czytałem tak od wiersza 11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Ja codziennie miałem dwie msze. Codziennie te same ofiary. Biblia mówi, nie mogą zgładzić grzechów. Lecz gdy On, to chodzi o Jezusa, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego będą położeni jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty. Ja tak to raz... 94. Przed mszą wieczorną. Jeszcze byłem wtedy w pokoju i czytałem sobie Biblię przed tą mszą i akurat czytałem List do Hebrajczyków. I czytając ten List do Hebrajczyków, to było tak gdzieś 20 minut przed mszą, doznałem olśnienia. Przyszło światło do mego serca i coś, co wybiło mnie tak z takiego pokoju, że zacząłem intensywniej szukać. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, mówi na temat ofiary Chrystusa i czytałem tak od wiersza 11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Ja codziennie miałem dwie msze. Codziennie te same ofiary. Biblia mówi, nie mogą zgładzić grzechów. Lecz gdy On, to chodzi o Jezusa, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego będą położeni jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił jedną ofiarę. To był jak gwoździe w mózg. Raz na zawsze jedna. Taka myśl. Co teraz ja idę robić? Co teraz idę składać? Jaką teraz idę składać ofiarę? Skoro Jezus złożył raz na zawsze jedną, uczyniwszy doskonałymi tych, którzy są uświęceni. No zaraz, ja nie mam pracy. Co ja będę teraz robił? I z takim zamieszaniem w sercu poszedłem do kościoła i normalnie mówię, no nie. Zacząłem przeglądać ten szał. Tam jest takich 100 modlitw, to są prefacje, to się nazywa takie modlitwy przed ofiarą, przed przeistoczeniem. I w jednej tylko, na 100 takich modlitw, w jednej tylko była taka informacja, że to jest po prostu, że to nie jest ofiara. Wszystkie inne mówią o ofiarze, ale ona przypisuje sobie moc ofiary. Dlatego modli się za zmarłych, dlatego się modli za chorych, za tych, co są w czyśćcu, bo wierzy się, że ten obrzęd na ołtarzu ma taką samą moc, jak to, co zrobił Jezus na krzyżu. To jest totalna herezja. I tak naprawdę od tego dnia ja już z takim czystym sumieniem nie mogłem mszy odprawiać, bo ja wiedziałem, że robię coś, co Biblia mówi, żeby nie robić. Mamy Bogu dziękować za zbawienie, dziękować za odpuszczenie grzechów, ale nie składać ofiary za to. Tym bardziej, że Biblia mówi wyraźnie, że gdzie nie ma rozlania krwi, nie ma odpuszczenia. Gdzie się rozlewa krew podczas, kiedy jest wino i chleb? Nie? To nie ma nic do rzeczy. I to zaczęło drążyć moje serce, robić wątpliwości. To było takie światło. Było kilka razy, takie miałem duchowe doświadczenie, że kiedy stałem z ołtarzem już po tym poznaniu, czułem, jak mam ogień w butach. Ja po prostu nie mogłem już odprawiać już. Ze spokojnym sumieniem. Zacząłem robić takie coś, że zacząłem opuszczać z tej mszy fragmenty o ofierze. Także to było takie, że taki jakiś kompromis. Ale znowuż, ksiądz ma tak duszę skomplikowaną, że naprawdę, nie wiem, pokręcono równo. Zacząłem mieć inne wątpliwości. Przecież teraz jestem w porządku wobec Kościoła. Kościół dał mi taką misję i teraz tak naprawdę już chcąc być wiernym Słowu Bożemu, uciekając od słów ofiary, staje wobec Kościoła. To był październik, potem przychodzi listopad, czas modlić za zmarłych, cmentarz, zaduszki, tam takie inne rzeczy. I następne dylematy, co teraz robić? Czy jak ja mam się teraz modlić o tych, co są w czyśćcu, kiedy wiem, że czyśćca nie ma?
I wiadomo, że zaduszki się wiążą też z kasą dla księdza, no bo do każdej koperty się daje kartkę z prośbą o modlitwę za i jakąś tam ofiarę, no to to jest dla księży, się tam tym księża dzielą i tyle. Albo bierze proboszcz, jeżeli jest taki, no. Nasz się akurat dzielił z nami, także te dylematy były we mnie i teraz modliłem się o dusze będące w czyśćcu na różańcu do Marii. To w ogóle takie, to wszystko zaczęło tak bardzo mnie kłuć i sprawiać, że się czułem niewygodnie, ale kiedy minęła siła tych pierwszych wrażeń, zacząłem też tak myśleć na trzeźwo, co teraz dalej zrobić. Rzeczą najbardziej, która mnie bolała i która była taka trudna do pogodzenia, było to, że ja nie mogłem uwierzyć, że 6 lat dałem się wpuścić w kanał seminarium, że uwierzyłem ludziom, którzy mają tytuły doktorów, jakichś tam habilitantów, profesorów, przekazywali mi wiedzę, która wobec Biblii okazuje się po prostu zwiedzeniem. Tak się poczułem, taki wpuszczony w kanał, po prostu ktoś mnie wpuścił w kanał, a ja tak jak ślepy biegłem w tym przekonaniu. I to było najbardziej takie trudne, żeby jakoś to po prostu sobie strawić. No, 6 lat zmarnowałem w seminarium, żeby słuchać takich rzeczy, które nie są zgodne z Pismem Świętym. I kiedy zacząłem myśleć, co dalej, zaczęła się we mnie taka rodzić myśl pewnego kompromisu. To znaczy, uświadomiłem sobie na nowo, że jako ksiądz jestem całkowicie zależny od Kościoła. Nie mam mieszkania, nie mam innego wykształcenia jak kościelne wykształcenie, czyli teologię, nie mam innego utrzymania, po prostu nie mam nic. Kiedy zrywam z Kościołem, to ja nie mam nic. Kto przyjmie do pracy teologa? Gdzieś indziej poza Kościołem. A więc jestem całkowicie od Kościoła zależny i zacząłem sobie tak układać, że taki będę księdzem z nową świadomością pewnych rzeczy, ale żył po staremu. I tak by było, gdyby nie grudzień tego samego roku i pewna noc, którą przeżyłem. Otóż krótko przed spaniem, już miałem zasypiać, taka przyszła myśl do mego serca. Ja to wiem, że to był Duch Święty. Kiedy Bóg mówi, po prostu to się o tym wie. Człowiek jest tak jak prześwietlony przez szybę, po prostu wszystko widać. Ten głos był taki: gdybyś tej nocy zmarł, gdzie będziesz? Ja tam się... Ja nie wiem. Mimo, że byłem księdzem 5. rok, mimo, że sprawowałem sakramenty, musiałem Bogu powiedzieć: Boże, nie wiem. I taka mi błoknęła myśl o czyśćcu. Takie bezpieczne miejsce. Niezbyt dobry na niebo, ale do piekła księdza wrzucić, to też tak troszeczkę dziwnie, nie? Takie bezpieczne miejsce, czyściec. Jakoś tam się przeczyścimy i do nieba z drugiej półki się skoczy. I kiedy tak ta myśl mi błysnęła, Duch Święty drugi raz powiedział: gdybyś tej nocy zmarł, jesteś potępiony. I to było tak silne wrażenie duchowe, że ja po prostu przeraziłem się. Przeraziłem się, byłem tak przestraszony, że szok mi. Boże, jestem zgubiony. I później już tak wyobraźnię, tak zobaczyłem swój pogrzeb na cmentarzu w Kamiennej Górze. Leżę w trumnie, w białym ornacie. Przyjechali kumple księża, przyjechał biskup, bo zawsze biskup taki coś przyjeżdża. Pełno ludzi. Tam na górze mówią: odprawimy mszę za niego, żeby był w niebie, sługa Boży. Ksiądz, no niech tam go Bóg przyjmie do siebie. A ja to wszystko widziałem tak jakby z dołu, wiesz, to wszystko było tam na górze. I wiem, że jestem zgubiony i teraz słucham, co oni gadają, a jestem zgubiony. I Boże, to ja dziękuję za takie coś. Ja jestem zgubiony, jestem w piekle, a ci tam na górze gadają, że oni się modlą, żebym poszedł do nieba. I taka myśl przyszła właśnie, że dla wiecznej chwały, dla wiecznego życia, nie zamienię ludzkiej chwały na życie wieczne z Bogiem. Będziemy koniec. To był moment, kiedy Bóg doprowadził mnie już pod ścianę, co nie? Kiedy musiałem podjąć decyzję. I to był wieczór decyzji. Powiedziałem: Boże, ja poddaję się Tobie, idę za Tobą. Później przez kilka dni miałem taki czas takiej bardzo głębokiej modlitwy z Bogiem, wyznawania grzechów, wołania o czyszczenie z grzechów, o przebaczenie. I o to, żebym ja utwierdził w tej decyzji, żebym miał też siłę to po prostu zrobić. Dlatego, że kiedy w Polsce przynajmniej ksiądz odchodzi, to
to ma pozamiatane. Dlatego, że wszyscy się od niego odwracają. Począwszy od rodziny, poprzez kolegów, mam tylko jednych kolegów księży, poprzez parafian. I to jest świadomość tego, że wychodzisz z plebanii i jesteś na ulicy. I to była bardzo trudna sytuacja, bardzo taka naprawdę dla mnie w życiu niesamowicie ciężka. Myślę, że trudniej było mi podjąć tą decyzję o wyjściu z kościoła, niż podjąć decyzję o pójściu do seminarium czy zostanie księdzem. Dużo trudniej. Zmagałem się z tym, ale powiedziałem: Boże, chcę być posłuszny, zrobię, co Ty chcesz. I pamiętam, że kiedy takie decyzje zapadły w moim sercu, kilka dni później przyszli do mnie ludzie z Odnowy i powiedzieli im, że to, co chcę zrobić, to jest wbrew woli Bożej. Mieli proroctwo takie od Boga. I to ładne zamieszanie, tak. Ja tutaj mam w sercu coś, ktoś przychodzi i mówi całkiem coś innego. Teraz pytanie, co mam zrobić? Tak czy siak? I pamiętam, że wtedy miałem takie zamieszanie przez chwilę i poszedłem do pastora z Kamiennej Góry i mówię: słuchaj, nie wiem, no, jak mam teraz postąpić, no bo wydaje mi się, że Bóg mnie prowadzi tą drogą, chociaż dla mnie trudno do pojęcia, a tutaj ktoś mówi o Duchu Świętym, że mówi, że nie. No i on tam też pokazał mi tutaj taką sytuację, że nieraz diabeł podsuwa się pod proroctwa i powiedział, że ważniejsze jest to, co ja mam w sercu, jakie mam przekonanie i to, co wziąłem z Pisma Świętego, niż nawet to, co mówią mi inni ludzie, bo to jest kwestia przeżycia czegoś z Bogiem. Mówi, to, co masz w sercu, to, co jest twoim doświadczeniem, tego się trzymaj. No i zrobiłem taki krok wiary. Poszedłem, to już był chyba początek lutego, to trwało w czasie, to nie było tak, że z dnia na dzień. Praktycznie moje wyjście z kościoła trwało ponad pół roku z konsekwencjami wszystkim tego. I na początku lutego poszedłem do proboszcza, już nieżyjącego, i mówię, że chcę z nim porozmawiać. No, a ten ksiądz siada, tego tam siedliśmy. Mówię, proszę księdza, ja wychodzę z kościoła. Co? On miał takie grube okulary, małe takie oczki. Co? Zaczął przecierać, mówi, o co chodzi, co nie? No i zacząłem mu mówić. Zacząłem mnie przekonywać, mówi, ale proszę księdza, ja nie chcę, żebyś mnie ksiądz przekonywał, bo ja już jestem w takim miejscu, gdzie ja wiem, co ja robię. No to dobra, to dzwoni do biskupa, to na razie niech tutaj ksiądz poczeka. Zadzwoni do biskupa, biskup mnie zaraz zawiesił w czynnościach i w poniedziałek miałem pojechać do niego na rozmowę. I to był taki tam naprawdę trudny też moment, stanąć tak twarzą w twarz ze swoim przełożonym. Ale tydzień wcześniej chyba byłem w domu, czy troszeczkę wcześniej, i powiedziałem tak, no tak rzuciłem mimochodem do rodziców, że odchodzę z kościoła. Mówię, a gdzie idziesz? Mówię, no a będę u Zielonych Świątkowców. Tato zaraz się podjeżdża, mówi, dobra, idziesz do Zielonych, u nas masz czerwone światło. No i relacje się zerwały z rodzicami. Mama to bardzo przeżywała. Dla nich to po prostu było, to był szok, zaskoczenie. Poczuła się napiętnowana też przez całą okolicę, no bo to wiadomo, syn ksiądz do tej pory się tym szczyciła, a tu nagle taki upadek, odstępca i tak dalej. Były to dla niej na pewno trudne dni i w tym czasie bardzo mocno żeśmy się chyba też nawzajem poranili poprzez różne słowa, chociaż starałem się tego nie robić i unikać takich rzeczy, ale wiem, że to bardzo mocno to wszystko było, także to mnie też uderzało. I kiedy tę decyzję podjąłem, że wyjdę z kościoła, poszedłem do pastora, do zboru, pogadać z nim, bo musiałem gdzieś się zahaczyć na początek. I tego, i mówię, że taka decyzja. No w ogóle dzwonię do drzwi i mówię, czy chciałem z pastorem porozmawiać. Mówię, jak to? No, ksiądz Darek. Znaliśmy się ze szkoły, on był tam, uczył geografii, katechezy, także znaliśmy się z widzenia. Kilka razy byłem u niego, także mieliśmy też rozmowy na tematy Biblii, on tam mi trochę rzeczy też zasiał do serca różnych. No i akurat jadł kolację i tak mówię, proszę pastora, no chciałem tutaj powiedzieć, że wychodzę z kościoła, co nie, że chcę iść za Bogiem. On jadł kolację i mało się nie udławił z wrażenia. No to Jacek jestem. I od tej pory zaczął też myśleć, w jaki sposób mi pomóc. I kiedy już wróciłem po tej rozmowie od biskupa, kiedy przez 40 minut żeśmy rozmawiali z biskupem, ani razu mi nie spojrzał w oczy, biskup, ani razu. Ciągle się patrzył na biurko, na sufit i na ścianę, tak, cały czas. W trakcie rozmowy spytał się, czy nie jestem chory na schizofrenię.
później zażądał jakiegoś pisma, oświadczenia, że ja po prostu rezygnuję z tego kościoła. Miałem tak już przygotowane wcześniej, to jest napisane, w co ja nie wierzę, a w co wierzę. Spytał się też, czy nie będziemy pisali do Rzymu, żeby mnie z celibatu zwolnili. Ja mu powiedziałem, proszę księdza, mnie uwolnił Chrystus i nie potrzebuję jeszcze zgody człowieka, nie? Także tutaj odcięłem całkowicie takie dyskusje na ten temat. Pożegnałem się i pojechałem. I kiedy wracałem już z Legnicy, to z takim sercem naprawdę wolnym, tak to mi się kojarzy. U mojej babci był taki kiedyś pies przy budzie, zawsze na łańcuchu i raz się urwał. Jak poszedł, to go nie było chyba z 3 dni. I jak kiedy jechałem z Legnicy, to z takim samym sercem, zerwałem się z łańcucha, jestem wolny. Zerwałem się z łańcucha, jestem wolny. Już nie muszę tych rzeczy wszystkich robić. Także taka wolność w sercu. I tam właśnie Jacek mi załatwił taki pobyt przez 2 tygodnie chyba w Boguszowie Gorcach. Tam jest taki dom rekolekcyjny naszego kościoła. I tam trafiłem, ale to była końcówka zimy, to był marzec, w górach śniegu pełno, chata pusta. Było tam takie małżeństwo jedno, tak, było tak kiepsko tam dosyć. Chociaż miałem też taki czas, żeby sobie trochę rzeczy przemyśleć. Wszystko było takie jak podczas wojny. Tu walizki, nie wiadomo co jeszcze będzie i tak dalej. No i wtedy Jacek pogadał z Markiem Tomczyńskim, czy by mnie tam nie przyjęli do Janowic na jakiś czas. No i powiedział mi, że jest miejsce w Janowicach, w ośrodku. Mówi, tylko jest małe, ale tam pomagają alkoholikom. Nie? Jako ksiądz nie cierpiałem alkoholików. Nie cierpiałem alkoholików, dlatego że oni często mnie wykorzystywali, bo pieniądze przychodzili, a takie tam. Po prostu nie lubiłem takich ludzi. I mówi tak, wiesz, ja nie wiem, jak tam będzie w tych Janowicach, ale być może będziesz musiał spać z nimi w jednym pokoju. Nie? Razem z nimi jeść. Ja już to mam, czarny obraz. Mój Boże, jak? Z pijakami będę w jednym pokoju, będziemy razem jeść, czarny obraz, ale wiesz, ja nie miałem żadnego wyjścia. Mówię, dobra, spróbuję. Pojechaliśmy do Janowic, na miejscu okazało się, że nie jest tak źle, no, że nie ma tam pijaków, tylko są ludzie z problemem alkoholowym, są trzeźwi i są na terapii. Okazało się, że tam wszyscy razem jedzą na stołówce, cały personel ośrodka i pastor i wszyscy, nie jest to żaden problem. Spać też nie musiałem z nimi w jednym pokoju, bo dali mi taki pokoik do dyspozycji jeden. Także nie było tak źle i tam zaczęła się właśnie taka czas Janowic. I to był też marzec. Chciałem jak najszybciej przyjąć chrzest, żeby się tak też duchowo odciąć od katolicyzmu. A to dlatego, że jeżeli według przepisów prawa katolickiego jest tak, że jeżeli ktoś chrzci się w wieku dorosłym, jeszcze raz, to w tym momencie z mocy samego prawa jest wyrzucony z kościoła katolickiego. A więc kościół go przekreśla i nie chce mieć z takim heretykiem nic wspólnego. Więc więzi są całkowicie przerwane. Także chciałem jak najprędzej to zrobić, żeby już się odciąć tak duchowo też od związków z kościołem katolickim, zwłaszcza z hierarchią, dlatego że jak trafiłem do Janowic, to oczywiście za mną trafiła też wieść, dlatego że zaraz tam było takie spotkanie księży z tego okręgu. No i podali taką informację, że odszedłem, że przez kobietę odszedłem, że byłem alkoholikiem, dzieciorobem, no a tam takie cuda. I jak nie dojechałem się dobrze do Janowic, a już w niedzielę na mszy, tam proboszcz mówi, ludzie uważajcie, po wsi grasuje były ksiądz, tylko uważajcie, to pijak, alkoholik, dlatego jest w ośrodku i tak dalej, co nie. I tam takie wiadro po mnie wylali, że szok. Także taki był wstęp, jeżeli chodzi o Janowice. I tam zacząłem mieszkać. Nie miałem pracy. Byłem bezrobotny. Pojechałem tutaj do Świdnicy, bo ja stąd pochodzę, z tego miasta, do urzędu pracy i chciałem się zarejestrować jako bezrobotny. No i pani pyta, jaki zawód? Ja mówię, ksiądz. No jak ksiądz? Mówię, no, byłem księdzem, już nie jestem, co nie? I chcę się zarejestrować. Okazało się, nie ma takiego przypadku w tych wszystkich przepisach przewidzianego i przez pół roku walczyłem o status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku. I w końcu udało się tam po iluś odwołaniach i tak dalej taki status uzyskać, dlatego że byłem katechetą w szkole. I to był jakby argument do tego, żeby mi dać zasiłek. I byłem pierwszy raz w sytuacji w życiu, gdzie po prostu byłem na zasiłku. Był moment, kiedy w ogóle pieniędzy nie miałem. Liczyłem się z tym, że
będę musiał wszystko posprzedawać, znaczy wszystko. Miałem tylko kilka mebli i samochód stary, także to było moje wszystko. Ale do tego nie doszło. W ośrodku zacząłem taką służbę wychowawcy, duszpasterza, za jedzenie i spanie, także tam mi nie płacił, taka była służba. Zgodziłem się, no bo cóż, lepiej mieć dach nad głową jakiś i miskę pełną jedzenia, niż gdzieś się pałętać. Tym bardziej, że tato mój powiedział mi wprost, mówi, synu, zobaczysz, będziesz łaził po świdnicy, po śmietnikach z butelką w kieszeni, co nie? Wina. Ja mówię, tato, niedoczekanie twoje. Mówię, na pewno nie, Bóg na to nie pozwoli. No i dzięki Bogu minął 10 lat, tak się nie stało i wierzę, że tak się nie stanie. Zaczęły się Janowice i kilka dni przed chrztem wodnym, na początku kwietnia, w Kamiennej Górze przeżyłem chrzest Duchem Świętym. To było dla mnie niesamowite, dlatego że przez 5 lat ja na ten temat mówiłem, wiedziałem, że tak jest, ale tego nigdy nie przeżyłem, co nie? I teraz przeżyłem taki chrzest, taką obecność Ducha Świętego, zacząłem mówić innymi językami, a 3 dni później był chrzest w Legnicy Wodny i to było takie duchowe doświadczenie, przede wszystkim świadomość, że jestem całkowicie wolny, że już nic nie muszę robić, kto mi tam każe, co ja muszę robić, jakiś przełożony, że jestem wolny, świadomość Bożej obecności, tego, że Jezus jest w moim życiu, świeżo po chrzcie Duchem Świętym, więc taki byłem naładowany i powiem wam, że żaden obrzęd wcześniejszy w Kościele katolickim, w czasie, kiedy byłem w seminarium, czy to były święcenia na diakona, czy kapłańskie, żaden obrzęd nie przeżyłem tak mocno duchowo, jak ten chrzest. Ja przez tydzień czasu czułem się, jakbym był zaraz świeżo po kąpieli. To było niesamowite. Taki lekki, naprawdę, to była rewelacja. To był kwiecień, w maju przeżyłem następne takie duchowe doznanie, które jakby potwierdziło moją decyzję i też Bóg jakby spełnił moje pragnienia od wielu lat, że chciałem po prostu doświadczać Jego obecności. Było nabożeństwo, gdzie pastor zrobił wezwanie do przodu, do modlitwy i mówił wtedy na temat Zacheusza i jego takich kompleksów, poranień i tak dalej. I mówi, może jesteś gdzieś poraniony, może masz jakiś ciężki czas, to wyjdź, będę się ciebie modlił. Ja wtedy miałem czas kiepski z rodzicami, z ludźmi, tam w Kamiennej Górze huczały jak w ulu, pomówienia różne, łącznie z tym, że parafię okradłem, że jak się wyprowadzałem, to mi pieniądze z między kartek wylatywały, pogubiłem na podwórku. No ciekawe, chciałbym taką książkę też jedną mieć. Także takie cuda chodziły. I to wszystko ja przeżywałem sobie, bo to Janowice są bardzo blisko Kamiennej Góry, na 20 km chyba. I to wszystko było we mnie. Najbardziej mi bolało to, że tak wtedy to rozumiałem, że po prostu rodzice mnie kochali dlatego, że byłem księdzem. Nie dlatego, że byłem Darek, ich syn, tylko dlatego, że byłem księdzem. Dlatego byłem tak, znosiła mama moje wszystkie fochy, tolerowała mnie, no bo Darek jest księdzem, co nie? A teraz już nie jest księdzem, to teraz co? Można go wziąć i wykasować. Takie miałem myśli i tak to wyglądało wtedy. I wtedy do tej modlitwy wyszedłem i pamiętam, że on podszedł do mnie, nałożył ręce i w tym momencie po prostu tak, jakby mi się ziemia usunęła spod nóg. Usiadłem na ławce i zaczęło się takie duchowe doznanie, tak niesamowicie intensywne, jak nigdy wcześniej w moim życiu i do tej pory też tak się nie zdarzyło, takiej intensywności. Poczułem się tak, jakby mnie ktoś wziął na ręce, ktoś bardzo silny, tak do góry podniósł. Tak, czułem się, że po prostu, ja siedziałem na ławce, ale miałem takie uczucie, jak miałem sobie zobaczyć, że po prostu jestem trzymany gdzieś na rękach Bożych, nie? Później wypełniło mnie takie drżenie wewnętrzne od samych stóp do samej głowy. Tak jakby to się mnie tak ścisnął i tak lekko począsał, tak jak na wibratorze, ale kiedy otworzyłem oczy, mi się nic nie trzęsło. Ja się nie telepałem. To było takie od środka takie doznanie. I kiedy trwałem w takim czymś, takim jakby uniesieniu, czy czymś takim, zaczęły takie płynąć słowa od Boga, takiego uzdrowienia, że On mnie kocha, z psalmu, że chociażby ojciec i twój matka ciebie zapomnieli, ja ciebie nie zapomnę, że moim jesteś i takie uzdrowienie do serca. I zaczęło się coś, co też mi się do tej pory jeszcze nie przydarzyło, zaczęły płynąć łzy z moich oczu same. Zacząłem płakać, płakać i płakać. Trwało to chyba z 20 minut. Lało się ze mnie cały czas. I najgorsze było to, że ja tego nie mogłem powstrzymać.
Chciałem, ale nie mogę, no bo tak głupio, wiesz, siedzisz w zborze, facet i płaczesz, jak rwani jak bóbr. Tomczyński wtedy doprowadził Marek nabożeństwo. Był tak daleko jak tutaj Mariusz od domu i zaczął się śmiać. Śmiał się jak normalnie nakręcony i mówi, pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak płakał. Ze mnie się lało, ale to był taki płacz takiego oczyszczenia, uzdrowienia, że jak wróciłem do ławki, w swoje miejsce, to po prostu ja byłem zupełnie inny, taki no, uzdrowiony. To wszystko ze mnie spłynęło. I potem była taka druga noc w moim życiu, której nie przespałem, bo zacząłem zastanawiać się, chciałem powiedzieć świadectwo w niedzielę, na drugi dzień, co ja przeżyłem i nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Dlatego, że takich duchowych doznań się nie da się tak powiedzieć. Ja to mówię teraz w taki sposób, taki bardzo garbaty. Tego nie przekażę. To po prostu człowiek musi przejść, doświadczyć coś z Bogiem, żeby wiedzieć, co się mówi w tym momencie, co nie? I to było takie naprawdę niesamowite doświadczenie Bożej obecności. Utwierdziło mnie w moich tutaj przekonaniach, w mojej decyzji, w tym, że Bóg jest za mną, mimo tego, że wielu mówiło, że tutaj teraz już podpadnę pod Boże przekleństwo i tak dalej. I na to też oczekiwali, że tak się stanie. I tak się zaczęło życie w Janowicach. I to był taki start w życie. Zaczęła się praca w Janowicach, służba. Póki był zasiłek, jeszcze jakoś to wszystko tam, mieliśmy jakieś środki, ale kończył się ten okres zasiłkowy i zacząłem modlić się o pracę, żeby gdzieś pracować. Chciałem bardzo też pracować w ośrodku, bo to mnie wciągnęło bardzo mocno ta służba. I zacząłem szukać pracy i im dłużej szukałem, tej pracy nie było. Były takie jakieś tam taki obwoźny, taki tam ktoś to po domach jeździ, tam taki komiwojażer coś tam wozić, ale to cały dzień i tak dalej. Czas biegł, kończył się czas zasiłku i ja mówię, Boże, co jest? Dlaczego ja tej pracy nie mam jeszcze? I też gdzieś usłyszałem, że potrzebują w Janowicach na miejscu w takim prewentorium kolejowym opiekunek do dzieci, czyli kobiet. Ale ja pójdę tam spytać, nie? I tam poszedłem do tego seminarium, do tego prewentorium z papierami i powiedziałem świadectwo tej pani kadrowej. Mówię, proszę panią, tu jest moje podanie, jeżeli byście potrzebowali opiekunów do dzieci, to ja bardzo chętnie byłem księdzem, nawróciłem się, żeby opowiadać, babka w szoku była, bo to wioska i tak dalej, miała wersję tą proboszcza w swoim serduszku już wkodowaną. No i mówię, dobra, niech pan zostawi to podanie, zobaczymy. No i tak mnie wszędzie spławiali, zostaw podanie, to zobaczymy. I wyobraźcie sobie, to był końcówka lutego, ostatni dzień, kiedy miałem zasiłek i od 1 marca już miałem mieć już bezrobotne, bez zasiłku. I na drugi dzień, jeszcze wtedy było, to była środa, pamiętam, bo było takie nabożeństwo, gdzie miał ktoś słowo na temat ufności Bogu do końca. I po tym kazaniu ja wróciłem do domu, mówię, Boże, wybacz moją niewiarę, zacząłem tego pokutować, mówię, Boże, wybacz mi, wierzę Tobie, nie wiem, jak Ty to zrobisz, wierzę Tobie. Na drugi dzień telefon z prewentorium, niech Pan przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną. Poleciałem, dostałem pracę jako opiekun dziecięcy i tam zacząłem pracować przez następne 3 lata. I dopiero kiedy tam skończyłem pracę w prewentorium po tych 3 latach, dowiedziałem się, dlaczego ja tam pracę w ogóle dostałem. Otóż okazało się, że kiedy przyjechałem tylko do Janowic, biskup Rybak zadzwonił, ten legnicki biskup, mówię to świadomie nazwisko, żeby dać świadectwo prawdzie, zadzwonił do wójta, starego komunisty, to były lata takich przemian w Janowicach i powiedział tak, panie wójcie, ten człowiek nie ma prawa znaleźć pracy w pańskiej gminie. I wójt się o to zatroszczył. Myśmy u niego byli, to no, nie ma, postaram się, nie ma, ale miał nakaz. Skąd o tym się dowiedziałem? Dowiedziałem się od radnego, który był kiedyś członkiem kościoła, a potem gdzieś tam sobie odszedł i on mi to kiedyś tak powiedział. Wiesz, a ty wiesz, że tak było? I teraz, dlaczego dostałem pracę w prewentorium? Otóż, kiedy tam wpłynęło moje podanie, nie wiedziałem wtedy o tym, dyrektor prewentorium nie cierpiał wójta i mu zrobił na złość, że mnie przyjął. I w ten sposób Bóg wykorzystał czyjeś tam konflikty do tego, żebym miał pracę, ale dzięki temu, że tam pracowałem, Bóg podczas tych 3 lat tam mnie naprawdę przeszkolił, nauczył pokory,
w pracy z dziećmi, tego, żeby znosić takie malutkie dzieci. Pokazał mi, na czym polega praca z ludźmi. Mogłem świadczyć wiele razy tutaj różnym i pracownikom, i też i dzieciom. Był taki czas, że dużo dzieci przyjeżdżało do zboru z jakichś turnusów na nabożeństwa. Dawali mi najgorszych, bo dzieci szły do kościoła na mszę, a takich trudnych to zostawiali na prewentorium, żeby tam się nie przeszkadzali. I kiedyś takiego wziąłem, takiego największego urwisa, tam czy trzech takich chłopaczków, którzy tam szaleli na tych mszach. Oni przyjechali na nabożeństwo do zboru. Ja się na nich patrzę, a taki jeden, taki byczek, taki zadziora, jest uwielbieniem, płacze. Łzy mu tak ciekną. Ja mówię, jejku, on tak przeżywał. Wróciliśmy do prewentorium, taką zrobili reklamę dla zboru i dla nabożeństwa, że na drugi tydzień było chyba 20 dzieci chętnych do jechania ze mną. To wtedy ci się połapali, o co chodzi, i nie, tutaj pan nie może nic mówić, no to nie wolno, bo to praca, i pozamykali możliwości, ale świadectwo poszło, także to był taki dobry czas. Później się tak złożyło, że musiałem skończyć pracę w prewentorium, ponieważ chciałem wejść na taki etat do ośrodka, była taka możliwość. I tam poświęciłem się całkowicie pracy w ośrodku. I w sumie po 6 latach bycia w Janowicach złożyła się taka sytuacja, że zbór w Świdnicy potrzebował pastora. I tam przez naszego okręgowego prezbitera trafiła tutaj moja kandydatura do tego zboru. Wcześniej od roku czasu się modliłem w ogóle o samodzielną służbę, gdyż wierzę, że to jest moim powołaniem. I tak się złożyło, że po 6 latach trafiliśmy tutaj do Świdnicy. I teraz od 4 lat tutaj jesteśmy w tym mieście, w zborze świdnickim. Działamy dosyć prężnie. Także zbór od tego czasu, do zboru od tego czasu przybyło ponad 50 osób. Także zaczynamy z liczbą 71 członków. Na dzień dzisiejszy jest to 12, a sympatycy i tak dalej to jest około 150 osób. Także można powiedzieć, że stan się zboru podwoił dzięki Bożej łasce. Chociaż początki były trudne i tutaj wierzę w to, że to, co się dzieje, to, co się działo, co się dzieje w zborze, to naprawdę jest Boże działanie i ja mam w tym jakiś tam udział, ale nie mówię, że to ja zrobiłem absolutnie, bo tutaj nie będę się narażał szefowi w niebie, dlatego to jest jego dzieło i cieszę się, że tak to jest. Zbór działa w różnych płaszczyznach i to jest taka naprawdę moja troska, żeby jak najwięcej było liderów różnych służb. Mamy dużo różnych grup, także zbór żyje, pomagamy biednym, pracujemy z dziećmi, prowadzimy hostel. Tych działań jest bardzo wiele i dom rekolekcyjny, także widać takie Boże owoce. I teraz to, co się modlimy, to też, aby te budynki po prostu wykończyć. Dachy, to co widziałeś, te dachy i te mury, jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia, ale jako wierzący człowiek nie mam tak innego wyjścia, jak tylko ufać Bogu, że On to dobrze zrobi i doprowadzi. Ja nie muszę wiedzieć jak, ale mam wierzyć, że On to zrobi. I tak to właśnie wyglądało w skrócie moje w sumie już 20 lat. Opowiedziałem w ciągu tych minut. Czyli te słowa z Księgi Izajasza wypełniały się całkowicie. Się wypełniają, Bóg tak. Bóg otworzył wtedy drzwi do mego serca. Teraz patrząc z perspektywy czasu, ja wiem, że dla Boga nie stanowi przeszkody żaden kościół, żadna denominacja, żaden budynek, żadne miejsce, żeby dotknąć serca. Ale taka jest droga, że Bóg prowadzi od ciemności do światłości. I teraz to dotknęło mojego życia, mojego serca, a potem etapami powoli Bóg pokazał, że ma coś więcej niż tylko to, co ja miałem, że jest więcej niż, że jest Boże Słowo, że jest coś więcej niż to, co doświadczam. I często myślę, dlaczego taką drogę w ogóle przeszedłem? Czy ja musiałem być w seminarium, musiałem być księdzem? Dlaczego takie to wszystko było dziwne? Ale dzisiaj myślę, że mam dużo większe doświadczenie, bogatsze doświadczenie i też spojrzenie z drugiej strony na katolicyzm, którego bym na pewno nie miał, gdybym tego nie przeszedł. Także wiem, że Bóg kocha wszystkich, kocha katolików, kocha każdego człowieka, chce dotrzeć ze swoim słowem i też chce, żeby ludzie żyli zgodnie, całkowicie zgodnie z jego
Jego Słowem, żeby nie wchodzić pod jakieś jarzmo praktyk, które nie mają żadnego oparcia w Biblii. Naprawdę to jest niesamowite, kiedy można żyć z wiary, z Bożej łaski, każdego dnia z Bogiem i mieć tego świadomość, że jako Boże dziecko w każdej chwili mam dostęp do Ojca i nie potrzebuję żadnych pośredników, fachowców od tego, żeby to zrobili za mnie. Pastor ma zupełnie inne powołanie niż ksiądz. Rolą pastora jest iść razem z ludźmi, prowadzić ich, ale to nie jest ich pośrednik. Pośrednik jest jeden, Jezus Chrystus. I to jest super, że tak jak mówi Biblia, że mamy wolny przystęp do Boga Ojca w każdej chwili. Rewelacja. A tak, to proszę księdza, niech się ksiądz pomodli, damy nam mszę, to nie ma. Nowy Testament jest zupełnie inny. On mówi, że każde Boże dziecko ma przywilej przystąpić do tronu Bożego przez Jezusa Chrystusa i wziąć to, co Bóg ma dla niego, i to jest. To daje wolność. Także los człowieka, jego życie wieczne nie jest zależne od innych ludzi. Natomiast w systemie katolickim, jeżeli nie ma księdza, to zwykli wierni mają przechlapane. Dlatego, że ksiądz ma władzę nad sakramentami, ksiądz ma moc dać komunię, która daje życie wieczne, ksiądz tylko może ochrzcić ważnie, żeby mieć życie wieczne. Wprawdzie są przypadki, kiedy mogą ochrzcić to jakby inni ludzie w przypadku śmierci, ale później, kiedy to minie niebezpieczeństwo, trzeba to jeszcze raz do parafii zgłosić i jakoś to zatwierdzić. A więc oni mają sakramenty, mają narzędzia Bożej łaski w swoim ręku i teraz w interesie ludzi jest to, żeby dbać o księży. Bo inaczej jak trafić do Boga? Ale to jest zwiedzanie, dlatego że w tym momencie czyjś los zależy, czyjeś zbawienie zależy od człowieka, a nie od Boga. A co zrobić, kiedy ksiądz się spóźni z sakramentami i z namaszczeniem? I w tym momencie ten gorliwy katolik, załóżmy, ma pecha, bo się ksiądz spóźnił z wiatykiem czy tam z czymś i co, i będzie w czystu czy w piekle? Dlatego, że się księdzu nie chciało przyjść albo że odmówił? Niestety ludzie żyjący w ciemności dają się manipulować w ten sposób, ponieważ nie czytają Pisma Świętego. To jest Boże światło. I teraz, jeżeli czytasz Pismo Święte, nagle widzisz, że to, czego się bałeś, to po prostu jest strach na wróble, a nie jakiś tam nie wiadomo co. To jest tylko straszak. Taką bronią na przykład jest to, że żeby trzymać ludzi przy kościele, to jest taki szantaż, to my cię nie pochowamy. I koniec. Ludzie chodzą dla formalności, czy też nie, trzymają się, no bo ksiądz ich nie pochowa. I mam takie pytanie, a co to dla martwego za różnica tego pochowa? To tylko jest dla żywych. Tutaj w Świdnicy mamy 6 pogrzebów z miasta, gdzie księża w kilku przypadkach odmówili pochówku. I tutaj przychodzą, ja zawsze chętnie idę, dlatego że kiedy jestem na cmentarzu, głoszę Ewangelię dla żywych. I zawsze mówię temu człowiekowi to, co mówię, już ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi. Ale ty możesz być uratowany. I cmentarz jest takim fajnym miejscem do głoszenia słowa, dlatego że tam nikt na kazaniu nie śpi. Wszyscy uważają. W kościołach bywa różnie, ale na cmentarzu nikt nie śpi. I skutkiem tego jest na przykład to, że mamy w zborze jedną osobę z takiego pogrzebu, która już jest po chrzcie nawrócona. I to jest osoba, która ma po 70. A ktoś mi kiedyś mówił, że się stary drzew nie przesadza. Bóg może zrobić wszystko. Także tutaj dla mnie jest to po prostu życie i pole do działania. Ja wiem, że swoje powołanie teraz, że moje powołanie, jakie miałem od początku, zostało sprecyzowane, skonkretyzowane i jest całkowicie zgodne z Bożą wolą. Także mogę powiedzieć, że ja nie przestałem być księdzem, tylko teraz jestem księdzem Bożym, a nie jakimś wyznaniowym. Jestem człowiekiem Jezusa i tak chcę być. I chcę, żeby tak po prostu było. Kościół katolicki na przykład naucza czy koncentruje wiernych swoich, na przykład, że ich los dopiero, powiedzmy, zaważy się gdzieś w przyszłości, wieczności po śmierci. Tutaj właśnie tkwi różnica między nauczaniem biblijnym
a doktryną katolicką na temat, w którym momencie rozpoczyna się zbawienie człowieka. I generalnie rzecz biorąc, w nauczaniu katolickim jest tak, że rozstrzygnięcie o twoim losie następuje dopiero po śmierci. Dlatego teraz musisz żyć dobrze, gromadzić zasługi, brać udział w sakramentach, uświęcać swoje życie, wykonywać uczynki, a potem po śmierci się okaże, czy to wystarczy, aby po prostu wejść do nieba. A więc tutaj jest takie bardzo podejście uczynkowe, chociaż generalnie rzecz biorąc, Kościół w swoim nauczaniu mówi o łasce Bożej. Mówi tak, łaska Boża jest potrzebna, ona jest konieczna do zbawienia, ale uczynki tutaj sprawiają, że tam możesz wejść. I ponieważ jest tak, że mało kto z ludzi potrafi tyle nagromadzić dobrych rzeczy, dlatego Kościół się modli za zmarłych. A więc teraz, jeżeli my dajemy za naszych bliskich zmarłych na mszę, to w tym momencie pozwalamy im szybciej wejść jakby do nieba. I to jest takie coś, to się tak nazywa taki skarbiec duchowy Kościoła, gdzie te wszystkie msze są taką cząstką składową i tam jakoś to Pan Bóg potem zarządza, że po prostu jak temu już wystarczy tych łask do nieba i to, co zostaje, to przekazuje dla tych, którzy jeszcze tego im brakuje. I to jest taka bardzo sprytna metoda, jeszcze od przynajmniej 1500 lat już może to ma ta nauka na temat mszy i ofiary za zmarłych, dlatego że ona trzyma całkowicie w niepewności los człowieka, a w ten sposób daje duchownym władzę nad ludźmi. Do czego zmierzam? Otóż Biblia bardzo wyraźnie mówi na swoich stronicach, że zbawienie jest łaski i zbawienie się rozpoczyna od dnia, kiedy uwierzyłeś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzacie serc waszych, dziś jest dzień zbawienia. A więc w tym momencie, kiedy ja oddaję swoje serce Bogu, kiedy pokutuję za grzechy, w tym momencie staję się Bożym dzieckiem i od tego dnia zostaję zbawiony i teraz tylko czekam na dopełnienie się tego wieczności. Czyli mój sąd rozpoczął się dzisiaj poprzez wybór Jezusa i Jego ofiarę za moje grzechy i moje zbawienie zaczęło się od dzisiaj. Słowa Jezusa na krzyżu wykonało się, nie? Tak? Tak. Znaczy, Jezus powiedział, że to się już wykonało, to musimy to zaakceptować, to się nie wykona już drugi raz, nie? Dokładnie, to wykonało się. Dokładnie. Tam oryginał grecki ma zostało doskonale uczynione, zostało doskonale wypełnione. Nie ma żadnych już możliwości dodania czegokolwiek do tego, co zrobił Jezus na krzyżu. A jeszcze mówię, że wiara na przykład, co nie? Czyli ja na przykład wiem, że w Jezusa wierzą wszyscy, czyli wierzą Hindusi, buddyści, wierzą Arabi, wierzą ludzie niewierzący, bo jest historyczną postacią, na przykład, co masz na myśli wierząc? Co no znaczy, właśnie, ty teraz powiedziałeś, ta wiara, bo wiara ty teraz jest, powiedziałeś o wiedzy, właśnie, no, a nie o wierze. No ale na przykład to jak ktoś może powiedzieć, no ja wierzę w Jezusa, ty powiedziałeś, wystarczy, że uwierzysz, ja uwierzyłem na przykład. I czy to wystarczy tylko uwierzyć, czy jak, czym jest ta wiara na przykład? Wiara, o której mówi Jezus, polega na całkowitym zawierzeniu Jego ofierze na krzyżu, na całkowitym zawierzeniu temu, że On zrobił wszystko, aby ja mógł wejść do nieba, że wszystko już jest mi przebaczone i to jest powierzenie swojego losu w Jego ręce. Czyli to nie jest kwestia tylko intelektu. Teraz często się miesza wiarę jako wiedzę z wiarą jako doświadczeniem. I teraz, kiedy Biblia mówi o wierze, żeby uwierzyć w Jezusa, jeżeli sercem uwierzysz, a ustami wyznasz. Czyli Biblia koncentruje się na tym, że informacja o Jezusie musi zejść na poziom serca, tam zostać przyjęta, że faktycznie On jest jedynym moim wyjściem, jedyną moją nadzieją, jedyną moją drogą, jedyną moją pewnością, że kiedy stanę przed Bogiem, będę mógł się powołać: Boże, ja zaufam Twojemu Synowi, Jego krew mi oczyściła z moich grzechów. Nie mam innego argumentu, żeby tutaj wejść. Tylko Jezus. To co na przykład, jeżeli ja teraz robię jakieś uczynki, próbuję sam zabiegać o jakieś takie właśnie, powiedzmy, w oczach Bożych, o usatysfakcjonowanie Go przez moje uczynki, to co znaczy, że co, zaprzeczam samemu, powiedzmy, zbawieniu z łaski w taki sposób? Dokładnie. Ja myślę, że jest taka mała, właśnie, to co jakoś charakteryzuje, czy
odznacza katolicyzm w nauczaniu, to to, że używa bardzo języka chrześcijańskiego, biblijnego, ale trochę w innym znaczeniu. Biblia mówi o tym, że są ważne uczynki, że one są konieczne, wręcz dobre uczynki, ale według Pisma Świętego uczynki są poświadczeniem mojej wiary, są dowodem na to, że Bóg zmienił moje serce i ponieważ uwierzyłem w Jezusa i idę Jego drogą, dlatego je robię i nie mają charakteru zasługowego, tam jakiegoś tam zdobywania czegoś. Natomiast w podejściu katolickim dobre uczynki robię do zbawienia. Czyli dokładam robię coś takiego, co Jezus zrobił. Robię coś, żeby zyskać przychylność Boga. Natomiast Biblia mówi bardzo wyraźnie, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale z łaski przez wiarę. Czyli to, co mój największy uczynek, jaki mogę zrobić, który ma jakąś skuteczność, jest uczynek, że uwierzę w Jezusa i w Jego ofiarę za moje grzechy. To jest ten uczynek, który mam zrobić, aby przyjąć, czyli przyjąć z wiarą zbawienie Jezusa do swojego serca. Czyli już jako osoba zbawiona, wtedy moje uczynki zaczynają się liczyć. Dokładnie. Wcześniej są martwe uczynki. Nie mają one znaczenia, czy wejdę do nieba z nich, czy nie, bo po prostu ja już wchodzę do nieba, już jestem w niebie, moja dusza już jest u Boga. Jest u Boga, jest zbawiona. Jego, należy do Niego. Natomiast te uczynki mają taką wartość przed Bogiem, że już po zbawieniu, po tym momencie, kiedy przyjąłem, że my budujemy swoje życie, tak jak mówi list do Koryntian, na fundamencie, jakim jest Jezus. I niektórzy budują ze złota, srebra, słomy, siana i tak dalej. Teraz fundamentem jest Jezus. I teraz, jeżeli moje życie się Bogu podoba i te uczynki są dobre, buduję coś wartościowszego. I Biblia mówi o nagrodzie w niebie, ale nie mówi o nagrodzie nieba. Co no, jest dwóch nowonarodzonych chrześcijan. Ja wiem, o czym mówię, ale ja żyję bardziej w porządnie niż ty. No. Bardziej jestem Bogu oddany niż ty. Mój poziom gorącości jest troszeczkę wyższy niż twój, to w tym momencie ja buduję z tego szlachetniejszego materiału ze złota, a ty ze słomy. Biblia mówi, przyjdzie dzień sądu i tylko zostanie fundament. Nie? To, co zostanie, to przez ogień wypróbowane i tutaj to się spali, złoto zostanie. I w tym momencie Biblia mówi, że jedni będą jaśnieć jak gwiazdy na niebie, inni będą mieli korony i tak dalej, ale nagrodą nie jest niebo. Niebo jest darem łaski Bożej. To czyli na przykład, jeżeli ja na przykład mam uczynki, no, ale jeszcze na przykład nie mam pewności, czy Jezus na pewno, czy to tak było, a nie było, wiesz, czy na przykład nie zaufałem Mu w pełni, czyli moje uczynki zupełnie się liczą przed tym, przed Bogiem w takim razie, tak? Przed nawet więcej, list do Izajasz mówi wprost, że wszystkie nasze cnoty są wtedy jak szata spłygawiona. Po prostu to jest bez wartości, to są martwe uczynki. Mhm. One dopiero wtedy nabiorą wartości, kiedy będzie fundament, na czymś trzeba je budować. Na razie budujesz swoje dobre rzeczy, dobre uczynki na żadnym fundamencie, w powietrzu. Musi być fundament, jakim jest Jezus Chrystus. A żeby On był, musi być ten pierwszy krok oddania Jemu swojego życia. W sposób świadomy powiedział: Boże, Jezu, ja chcę od dzisiaj być Twoim dzieckiem, chcę iść za Tobą, wybacz mi wszystkie moje grzechy, prowadź mnie. To jest moment nowego narodzenia, to jest ten punkt startu. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się rodzi w rodzinie wierzącej i dlatego już jest wierzący. Nie ma czegoś takiego, że kogoś ochrzcili jako niemowlaka, dlatego, że go tak ochrzcili, to już ma teraz urość wierze i być okej. Wiara jest świadomością, wiara jest świadomą decyzją. Jezus mówi, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A więc to musi być moja konkretna, osobista, świadoma decyzja. Boże, ja chcę iść za Tobą. Nie ma znaczenia, że rodzice się nawrócili i ja jestem... Nie ma. To musi być odpowiedź. Każdy jest wezwany. Kto chce pójść za mną? Jeśli kto chce pójść za mną, to jest osobista odpowiedź każdego człowieka. Dlatego jest ważne głoszenie Ewangelii, żeby ludzie mogli na to odpowiedzieć, albo też nie. Czyli ważne jest czytanie Pisma Świętego po to, aby po prostu wiedzieć... No wiedzieć czego Bóg od nas oczekuje. Czego Bóg oczekuje. Często jest tak, jak mi się do Rzymie napisane, że są ludzie, którzy próbują... ustanowić własną sprawiedliwość i własny sposób osiągania Bożego zbawienia, nie podporządkowując się pod Boży sposób. A Boży sposób jest taki, jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Nie ma innego sposobu. Tak czasami obieramy drogę do Boga bez Boga, tak? No dokładnie tak. Zobacz, 10 rozdział List do Rzymian, 2 wiersz. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, to mówi o Żydach, ale gorliwość nierozsądną. Dlaczego? Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, czyli z wiary, a własne usiłując ustanowić, czyli z uczynków, nie podporządkowali się Bożemu usprawiedliwieniu. Czyli można mieć przekonanie, że
Wystarczy być dobrym, szlachetnym człowiekiem, być dla wszystkich w porządku, nie kłamać, nie oszukiwać i tak dalej. I po prostu minąć się ze zbawieniem. Bo Boży sposób jest przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Nie ma innego. Tak to wygląda. Dobrze, dziękuję Ci. Ja również. Niech Was Bóg błogosławi.